bardzo. Bardzo dziękuję, że przyjechała do nas Straż Miejska, Straż Pożarna oraz Policja. Możecie Państwo wejść do samochodu, zobaczyć, co tam się dzieje, jak wygląda od środka. Dla Państwa przygotowałam popcorn, hot dogi, frytki. Oczywiście wszystko jest bezpłatne, ale są też sałatki z firmy Dega. Sałatki możecie Państwo wziąć do domu, do degustacji. Proszę brać, częstować się i zabierać ze sobą do domu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja życzę przede wszystkim wspaniałej zabawy najmłodszym, trochę z lekkim opóźnieniem, ale wiemy, że mamy też Mikołaja, który miał niedawno imieniny, więc myślę, że go zaraz Mikołaj go poszuka i dostanie wspaniały prezent, a wyszło słońce, jest lekki mróz, naprawdę najwspanialsza pogoda, jaką możemy sobie wyobrazić. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy i myślę, że najmłodsi czekają na Mikołaja. Dzień dobry, Ziętarski Piotr, poseł na Sejm, był senator. No, jestem zaproszony tutaj na to osiedle. Co roku jestem. Iza Wesołowska jako główna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja życzę przede wszystkim wspaniałej zabawy najmłodszym, trochę z lekkim opóźnieniem, ale wiemy, że mamy też Mikołaja, który miał niedawno imieniny, więc myślę, że go zaraz Mikołaj go poszuka i dostanie wspaniały prezent, a wyszło słońce, jest lekki mróz, naprawdę najwspanialsza pogoda, jaką możemy sobie wyobrazić. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy i myślę, że najmłodsi czekają na Mikołaja. A w międzyczasie... Organizatorka tego przedsięwzięcia już od lat wspaniale organizuje to spotkanie mikołajkowe. Bardzo piękna pogoda, bardzo dużo dzieci z rodzicami, prezenty przygotowane, także naprawdę bardzo atmosfera świąteczna, radosna, integracyjna, osiedlowa. No w związku z tym ja jako asystent pani Mikołaj jestem co roku, no i dlatego też jestem i dzisiaj. Uwaga, kto to przyjechał? Chyba Mikołaj ma problem. Poczekajcie, panie prezydencie, panie senatorze, panie pośle, zapomnę. O jaki tam pojedzie? Możesz być głodny, bo są hot dogi, są frytki, jest popcorn. Jak tam po podróży się czujesz? W moim brzuchu widać, że chyba nie najgorzej, także... Znaczy powiem tak, policja mnie przywiozła, próbowali mnie zamknąć, ale się nie dałem, także przyjechają do was i bawimy się. Piękna pogoda. Pokaż prezent. O, mama widzę już. Aparat przygotowany. O, rodzinne takie. Uśmiech. Uśmiechamy się wszyscy. Super. Dziękuję.